wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Domu Kultury Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy koncert niezwykły. Jak Państwo wiedzą, w tym roku obchodzimy 200. Rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, ojca Polskiej Opery Narodowej, autora takich oper, które Państwo zapewne znają, Straszny Dwór, Halka, Hrabina, wielu pieśni. I dzisiaj chcielibyśmy tym koncertem przypomnieć tegoż kompozytora. Ale oprócz Stanisława Moniuszki chcemy przypomnieć Ludomira Michała Rogowskiego, kompozytora, który żył na przełomie XIX i XX wieku, lublinianina z urodzenia. Te osoby, które wędrują po Starym Mieście, naszym lubelskim Starym Mieście, na ulicy Bramowej 2, mogą przeczytać tablicę pamiątkową, która przypomina, że w tym domu właśnie urodził się Ludomir Michał Rogowski. Muzyk, kompozytor, dyrygent, człowiek, który prowadził orkiestry w Wilnie również i który zmarł na obcej ziemi, jest pochowany w Dubrowniku. Zmarł w roku 1954. Dzisiaj, proszę Państwa, wystąpią przed nami trzy panie. Pani Dorota Całek, pani Dorota Turkiewicz i pani Urszula Świerczyńska. Dorota Całek, śpiewaczka i pedagog, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowych studiów logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doktor habilitowany sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Z zespołem tego teatru występowała w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Rosji i Libanie. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząc zajęcia z emisji głosu oraz na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uczy emisji głosu na specjalizacji nauczycielskiej. Dorota Turkiewicz ukończyła ogólnokształcącą szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Lublinie. Jest absolwentką Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu. Ukończyła również Katolicki Uniwersytet Lubelski, zdobywając tytuł magistra filologii romańskiej. Ma na swoim koncie około 200 zagranych koncertów w Polsce, Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Urszula Świerczyńska, pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach i Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Urszula Świerczyńska prowadzi stałą współpracę z Katedrą Muzykologii Uniwersytetu Paryskiego dotyczącą katalogu utworu lubelskiego kompozytora Ludomira Michała Rogowskiego. Pianistka obecnie przygotowuje się do wydania pierwszej w swym dorobku artystycznym płyty solowej Ludomir Michał Rogowski, Piano Works. Najpierw przed Państwem pięć pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu pani Doroty Całek i Urszuli Świerczyńskiej. Prosimy artystów na scenę. Witamy Państwa bardzo serdecznie na tym wyjątkowym koncercie. W 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki usłyszą Państwo najpiękniejsze pieśni tego polskiego kompozytora. Będą to Pieśń Wieczorna, Dwie Zorze, Gdyby kto mnie kochał szczerze, Złota Rybka i na zakończenie Prząśniczka. Wystąpią przed Państwem śpiewaczka Dorota Całek oraz Urszula Świerczyńska, fortepian. Niechaj przez jutro dojrzewa.
matko, ja młoda, rąk moich szkoda, szkoda na skworze oblicza. Źle szła robota, przeszkadza słota i moja dumka dziewicza. Źle szła robota, przeszkadza słota. Szczerze.
powiedz, piękny kawalerze, że mnie czuła i jesteś w błędzie. Pokochaj mnie tylko szczerze, a już wiesz, co z tego będzie. Gdyby kto mnie kochał szczerze, gdyby kto mnie kochał szczerze, синей воды золота рыбка мкне, с брегу хлопец моды полны квятки рыбе. Выпунь, рыбка золота, выпунь земных фоль, сердцу мене тескота. Ночи вечна зима, смертне житє там, весни ніде нема, ту я квяти мам. Ненчиш мені даремне, нічим квятик твой, зимна душа дивня, зимна кров. Przędą sobie, przędą jedwabne niteczki. Kręci, kręci przeciągu, wić się tobie pić. To pamięta lepiej, czyja dusza nić. Poszedł do królewca młodzieniec z wiecinu, łzami się zalewał, żegnając dziewczyną. Kręci, kręci przeciągu, wić się tobie pić. To pamięta lepiej, czyja dusza nić. Wszędza wesoło dziewczynie pamiętała trzy dni o
Usłyszą teraz Państwo utwory kompozytora pochodzącego z Lublina, Ludomira Michała Rogowskiego. Będą to utwory na fortepian solo oraz pieśni. Usłyszą Państwo cykl fortepianowy Proposerie et Plaisant oraz trzy poematy chińskie do słów chińskiego poety Yuan Tseu-Tsai oraz cykl trzech pieśni do słów Stanisława Długosza. Twego głosu moja dusza czeka. Przyszły słowa oraz siedzę myśląc o tobie i piszę. Thank you.
kraju, gdzie wreszcie ślepy los da im thank you.
codziennym znużeniu, rozgwarzy. Niechaj moje stęsknoty nie spanie w twoim biurze. Teraz usłyszą Państwo duet fortepianowy, Lubliner Piano Duo, duet Lublinianek. Będą to Dorota Turkiewicz-Hanaj oraz Urszula Świerczyńska. I oczywiście wykonają utwory lubelskiego kompozytora. Będzie to premiera utworów na cztery ręce, których jeszcze dotąd nigdy Państwo, tak przypuszczam, nigdy nie mieliście Państwo możliwości usłyszenia jeszcze tych kompozycji, gdyż zostaną teraz dopiero po raz pierwszy nagrane na płytę. Są to utwory troszeczkę na pograniczu muzyki klasycznej i można powiedzieć rozrywkowej, w stylu muzyki węgierskiej, w stylu Czardasza Montiego, w stylu tańców cygańskich. Będą to utwory na cztery ręce fortepianowe, które są również w opracowaniu, dwa z nich są w opracowaniu na fortepian solo. I Ludomir Rogowski jako 19- i 21-letni młody debiutujący kompozytor stworzy właśnie te utwory. Będą to dwa tańce wschodnie, taniec G-moll oraz w tonacji D-moll i tańce cygańskie na cztery ręce. Przed Państwem Dorota Turkiewicz-Hanaj oraz Urszula Świerczyńska, Lubliner Piano Duo.
Na zakończenie usłyszą Państwo pieśni Ludomira Michała Rogowskiego. Będą to utwory, które powstały już na obczyźnie, w Dubrowniku, ale również utwory, które powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kompozytor był bardzo płodnym twórcą. Tworzył zarówno muzykę sakralną, ale również muzykę kabaretową. I właśnie takie utwory usłyszą Państwo w ostatniej części naszego koncertu. Będą to utwór Andele Swety, do słów Ludomira Michała Rogowskiego, które pani Dorota Celek wykona w języku chorwackim. Następnie będzie to Kołysanka, powstała również w Dubrowniku. Steki Rokity, czyli z okresu współpracy z Teatrem Nowoczesnym, pochodzą utwory Kantylenka, do słów Zbigniewa Kleszczyńskiego, Tobie niedobrze, jest mnie źle, do słów Ludwiki Rogowskiej oraz przewidziane jest również na zakończenie pewna niespodzianka. Zapraszamy Państwa do wysłuchania. Dorota Całek, sopran, Urszula Świerczyńska, fortepian. Nie bój się, nie bój przy tobie.
Na zakończenie usłyszą Państwo naszą niespodziankę. Będzie to utwór Ludomira Michała Rogowskiego pod tytułem Primavera. Dorota Całek, sopran, Urszula Świerczyńska, fortepian. Anieli malował ci boty, boty czerwone.
zaczek i nie minęła godzinka. Już na mój dziadku mam znaczek. Przez Chmielną biedzie ścieżynka, przed domem staje chłopaczek. O pustoty białopióre, wejdź do mnie na chwileczkę, na górę. Sukienkę miała dziewczynka, a zaś chłopaczek miał fraczek. Serduszko drży jak ptaszynka, na piersi faluje saczek. I cicho szepce dziewczynka, jak gdyby zalękły żaczek. O panie, ja lubię Paryż, lecz czy pan ma pugi, pugi na Państwa, lubimy takie niespodzianki i oczekujemy na kolejne. Proszę Państwa, i bardzo się cieszymy, że Panie przyjechały dzisiaj do nas zarówno z utworami Stanisława Moniuszki, jak i Ludomira Michała Rogowskiego. Pani profesor Całek po raz pierwszy u nas gości. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że będzie to dobry początek do współpracy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo pani Urszuli Świerczyńskiej i prosimy oczywiście panią Dorotę Turkiewicz do nas. Dziękuję pani Dorocie Świerczyńskiej. Dziękujemy serdecznie. No i po raz pierwszy u nas gości również pani Dorota Turkiewicz. Dziękujemy. Lublinianka, ale u nas jest po raz pierwszy. Dziękujemy serdecznie. Panie mogą pozostać jeszcze chwileczkę. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dwóm paniom, które przygotowały dla nas taką niewielką wystawę poświęconą i Moniuszce, i Rogowskiemu. Państwo mogą spojrzeć wychodząc, tam jest kilka plansz, gdzie możemy zobaczyć i podobizny od dwóch kompozytorów, jak i inne zdjęcia związane z tymi sylwetkami. Bardzo prosilibyśmy tutaj na scenę panią Ewę Sendejewicz i panią Krystynę Tatarczuk. Bardzo prosimy panie tutaj do nas. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że ta wystawa jest również dobrym przypomnieniem kompozytora lubelskiego, a o Stanisławie Moniuszce wszyscy oczywiście wiemy. Dziękujemy serdecznie paniom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję to dla pani. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wieczór, ale jeżeli już jesteśmy tutaj na scenie, to chciałbym Państwa wszystkich zaprosić na koncert 15 kwietnia na godzinę 18. Będziemy tutaj świętować uroczystość też polskich kompozytorów, zarówno Henryka Wieniawskiego, jak i Karola Lipińskiego, związanego z Lubelszczyzną, i Emila Młynarskiego. Usłyszymy polonezy w wykonaniu pani Zuzanny Budzyńskiej i pana Szymona Ogryska. Są to młodzi stypendyści w tej chwili studiujący, przepraszam, w Wiedniu, i myślę, że to będzie bardzo interesujący koncert dla nas wszystkich. Dziękujemy Państwu serdecznie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy artystom. Dziękujemy Państwu. Dobranoc Państwu.